Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami nowa seria na moim kanale. Jak widzicie, Batman Arkham Asylum. Słuchajcie, no u mnie na kanale jest Arkham City. I nie ukrywam, że w Arkham Asylum jeszcze nie grałam. Szczerze zdecydowałam się na tą serię tak... Po pierwsze, bo chciałabym już grać w Batmana, tak? Po drugie, jakoś tak bardzo tęsknię do tej gry, bardzo mi się podoba, zresztą Arkham City przeszłam parę razy, więc wiecie. Chciałam właśnie przejść Arkham Asylum. Stwierdziłam, że skoro ona na Movie kosztuje te 24 zł, to nawet nie będę pisać o kod, tylko sama ją sobie kupię. Tak też ją dzisiaj kupiłam, właśnie ją pobrałam. Oczywiście zaje fajne Windows Home, nie? Trzeba było to przejść. Trochę mi to czasu zajęło. Dzisiejszy odcinek, powiem z góry, będzie krótszy, bo on będzie miał około tam 20 minut, żeby tylko zacząć tą serię, natomiast ja go jeszcze dzisiaj muszę wyrenderować, znaczy przed wyjściem na imprezę i wrzucić, więc... czy zacząć wrzucać, więc wiecie o co chodzi. No i teraz misjaki tak. Jak sprawdzamy CTSG, gra przejście zajęło mu tam około 8 godzin. Mamy 20 dni. Mamy 20 dni. 25 października wychodzi Batman Arkham Origins. Ja chcę przejść chociażby właśnie Arkham Asylum ze względu na to, że to jest pierwsza część, tak? Arkham City jest druga. Gra jest z 2009 roku. Jakoś bodajże z września. No cóż. Nie ma co gadać, zaczynamy grać. Ja powiem szczerze, nie grałam. Więc muszę zmienić nazwę profilu. Napisy chcę mieć jak najbardziej wyłączone. Ja gram dla przyjemności, poziom łatwy mnie satysfakcjonuje. Ja nie jestem facetem, który musi grać na wyższych poziomach, bo nie wiem, bo... Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale kiedyś było ten vlog. Także chyba tak to wszystko się zaczęło. Kto mnie oglądał Arkham City, też pewnie się zastanawia, jaki tutaj był początek. Wybaczcie. Mnie również to zastanawianie ukrywam. Mamy nasz cudowny Gotham. Dla tych, którzy nie wiedzą, to Asylum oznacza, a wiem, takie wariatkowo. Coś w tym desem. Właśnie tam zamykają wszystkich psychicznie chorych. Jeżeli ktoś się zastanawia, jaka muza jest w intrze, to bankowo jest w opisie, także sobie przeczytajcie. Mam mały problem, nie mogę tej gry odpalić w oknie, ale myślę, że na jakości to jakoś nie stracicie. No widzę, że graficznie Arkham City jest lepsze, no ale... No cóż, jest tam między nimi... Parę lat różnicy. W sumie nawet nie wiem ile, jeżeli mam być szczera. Ale mogę się dowiedzieć. Na laptopie... Hey, Sharpie. Love what you've done with the place. That's Warden Shop to you. Bowles! Yo, Frankie! How's the wife and kids? You miss me? Shut it, clown! A lot of people here really want to talk to you. Really? I don't mind walking. Arkham City został wydany 2 lata później. Get that filthy degenerate out of here! Warden, something's not right. I'm going with him. Oczywiście, że coś jest nie tak. Is Commissioner Gordon here? Yes, sir. waiting for you down at patient handover. He got here just before you did. To jest jedna z niewielu serii, których nie oglądam od CTSG, właśnie ze względu na to, że chciałem przejść sama. Powiem wam, że Batman się ładnie prezentuje.
Właśnie sobie zobaczyłam na gry online i widzę, że Arkham Asylum ma wyższą notę o 0,2, bo ma 9,2, a Origin ma, City ma 9,0. Tak, ale zaczęłam wam mówić o tym, że będziemy się streszczać, bo chcę tą grę w te 20 dni skończyć. Tak sobie pomyślałam, że będziemy wrzucać odcinki co 2 dni na przemian z Harrym. Wiadomo, w jeden dzień Harry, w drugi dzień Batman. Jutro będzie Harry. Tak, jutro będzie Harry, natomiast w poniedziałek będzie Batman. I teraz tak. Okej. Batarangs, bat claws, bat smacks. No, dziwne wrażenie, że to któryś tutaj z panów opiekunów coś wykombinuje. Tak, ale odcinki będą dłuższe niż standardowe odcinki u mnie. Myślę, że tam będą coś koło 30, nawet 40 paru minut. Wiecie co? Ja sobie zrobię małe cięcie i zaraz do was wrócę. Dobra. W duszy będę miał małe przesunięcia odnośnie ekranu, bo on się nie nagrywa w 1280, tylko 1100, coś tam. Ale to sobie ogarnę. Powiem, że to jest dość nieźle strzeżone. Trochę się obawiam. Patient seems to be in satisfactory condition. Looks like he suffered minor lacerations, probably in the last 2 hours. Nie mam z tym nic wspólnego. Seems to be. Need to take my temperature? I'd be happy to drop my pants. He's all yours. Get him out of here. He's good. Tak dziwnie mi się to ogląda, biorąc pod uwagę, że wiem, jak się kończy Arkham City. W sumie jestem ciekawa, co zrobią w Asylum. Tfu, w Origins, Jezus. You heard the lady. We got another psycho on the way. Can you smell the excitement in the air? No? Must have been one of the guards then. Rock old boy! Is that you? The fuck? Get ready. Keep your weapon trained on it at all times. O, to jest ten z kanałów, dobra. Naprawdę nie miejsce co robić, tylko przewozić tego w momencie, gdy jest Joker. Ogarnęliście, że on ma na szyi tą niezłączone łańcuchami? Stop me from killing you, Batman. I'll rip you apart. Eat your bones. Dobra. That reminds me. I really need to get me some new shoes. Okay, move up. Że z krokodyle i skórki. Okej. Szlak teraz nie mile ma odcinek. Wybaczcie, był mały misklik. Great night for a party. Not where you're going. The
night is young, Bats. I still have a trick or two up my sleeve. I mean, don't you think it's a little bit funny how a fire at Blackgate caused hundreds of my crew to be moved here? I thought I told you to stay quiet. Oh, Frankie, you really should learn to keep that fat mouth of yours shut. It'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. What are you really after? Oh, nothing much. Hundreds dying in pain and fear. All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? All patients avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility. Their presence... What's he doing? Duh. Stay where you are. Get a flashlight. Get a light on him. Our prison cell institution is temporary. What? Don't you trust me? Our guest. No, zgodnie. Zawsze ci ufam, Joker. Zawsze. Działają na mnie twoje zielone włosy. You killed three of my crew when you busted out of here. Only three? I'll be sure to try harder next time. What say we aim for 100? Nie podoba mi się to. Oj, bardzo mi się to nie podoba. Long night, Jim. Joker invades City Hall and holds the mayor hostage, leaving it to me to juggle SWAT teams, the media, and you. Hell of a night. Hopefully the last one we'll ever have with him. Yeah, right. Oh, hi, Jesus. Sorry, Batman. Arkham staff only. I assure you, if anyone's qualified, it's... Listen, I appreciate the assistance, but he'll unsettle the more violent inmates. I think he's talking about you, Bats. Don't be a stranger. You're always welcome here. Gotta say, it's good to be back. You okay? He surrendered almost without a fight. I don't like it. At least he's back where he belongs. Nie na długo. Skoro już tam Hailey coś kombinuje. Joker's loose. Alert the warden. Hurry, we're losing him back. The joke's on you. Ta-da! Honey, I'm home. Come on in. Welcome to the madhouse, Batman. I set a trap, and you sprang it gloriously. Now let's get this party started. Ladies and maniacs. I apologize for this interruption to your regular entertainment. Widzę, że ona się tak naprawdę wiele nie różni. Ja już takie opinie czytałam, że właśnie tutaj za wiele różnicy w biciu się nie ma. Dobra, ciśniemy za Jokerem. Joker mi tu nowych kolegów wysłał. Widzę, że troszkę inaczej wygląda ten interfejs odnośnie bicia kombosów, życia i tak dalej. Ale jeżeli mam być szczera, bardzo się cieszę, że system walk się nie zmienił. Otóż jak mówię, ja trochę tutaj jestem od dupy strony, tak? I'll find a way out. Gordon, try and contact the warden. Let him know what's happened. Tutaj jest to aktywne. Otwórz, otwórz. If you think I'll let you... Oh. Always believe you.
Trwało człowieka zagadki. Jak tu wygląda interfejs? Okej. Okej. Do, nie spodziewałam się normalnie. O, mapa i cele, jak to wygląda. Ojojoj. Dobra, interfejs tamten jest lepszy, ale damy sobie radę. Aby wycelować. Albo mamy bater. W co w ogóle mamy celować? Czekajcie. O. Za to pewnie też są te śmieszne achievementy. W co mam celować, wy mi powiedzcie? Joker's been busy. These poor guards never stood a chance. No. Mówię, po co mam trzymać spację, nie jak biegnę. Security breach in level B3. Warning. Security breach in level B2. Warning. Security breach in level B8. Pięknie. Warning. Security breach. O, Batman, jak ja to lubię. Słuchajcie, dla tych, którzy... Joker's escaped custody. He's running free in Arkham. Do you need anything? Dad's still there? Commissioner Gordon is safe. Joker's not far ahead. I'll stay in contact. Dla tych, którzy nie oglądali u mnie na przykład Arkham City, albo w ogóle nie oglądali. Please, you've got to save him. Jakoś to trzeba wyłączyć albo minąć. Natomiast tak, dla tych, którzy nie oglądali, to po pierwsze, gry nie są, że tak powiem, tutaj na filmach w jakikolwiek sposób opierane. Gry są opierane na komiksie, dlatego są tutaj postacie, których na przykład w filmach nie było. I między innymi Hailey. Przynajmniej jej nie widziałem. Do something. Please. Keep him occupied. I need to get behind him. I've got to get close enough to Zaz to strike. He'll see me coming on the ground, so I'll stay up high. Użyj trybu detektywa, tak. Aha. These old gargoyles should be able to support my weight if I grapple up to them. Zaz is down, but not for long. Got to get him. Okay. Put this animal back in his cell. Can you hear me? Is this thing on? Oh, hiya, B-Man. Harley Quinn here. How do you like my new uniform? Pretty hot, huh? No. Żebyś nie była taka głupia, to bym cię z łóżka nie wywaliła, no ale cóż. Okej. No weź, bo z pikawą usiądzie. Podejrzewam biwakowanie, jeśli wiecie, o co mi chodzi. O, cudownego pana tutaj. No cóż. Super, Hailey, super. Batman, you picking this up? Oracle, I'm here. Arkham Asylum just vanished off the network. He's in control of the security system. He's probably isolated it from the grid. That's not all he's done. All police feeds are reporting he's placed bombs all over. It's being suppressed at the moment, but the story will break any time now. He's lying. It's just a diversion to keep people away. How do you know? I know him.
Nie mogę rozwalić kamery, chociaż nie mogę. Try the radio. Control should be able to shut down the gate. Harley thinks she has me trapped in this chamber. She never was very bright. Otwórzmy sobie włazik. I ja nie ukrywam, jestem fanką ogólnie Batmana, filmy Bartona, czy też właśnie, no nie powiem, bo komiksów to niewiele miałam okazji. Batman, I'm patching you into the guard radio feed. Steve, more Blackgate prisoners, by the boiler. Who's that behind them? Oh my god, it's Joker. He's free? How'd he break out? Szlak. Sorry, feed's down. Comms are up and down like crazy. It's not good. I'll keep trying. Dobra. Dobra. Dobra, ale tam się już dostaniemy, myślę, w kolejnym odcinku. Na razie. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba, że będziecie ją oglądać. Listen, the room is full of poison gas. Tak chętnie jak ja. Znaczy ja grać, w sensie, o. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Także ja idę... to montować i wam to jeszcze tutaj dzisiaj wrzucać. Natomiast postaram się w ten weekend nagrać odcineczki na cały tydzień. Także Batmana nam nie braknie. Jak mówię, mam nadzieję, że podzielacie moją tutaj radość i chęć poznania tej historii, zanim rozpoczniemy zabawę z Arkham Origin. Z Origin? Nie, never mind. Tak, także mamy zadanie w 20 dni skończyć Batman Arkham Asylum. Liczę, że damy radę. I co, jak na razie komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!